Witam, jest początek lutego i gdzie to moje tereno mnie wiezie? Gdzieś przed siebie na wschód, czyli kierunek jak zwykle Biebrza. Ciągle ta Biebrza, ale od czasu jak pierwszy raz trafiłem do Biebrzańskiego Parku Narodowego i zobaczyłem te przestrzenie po horyzont, pojedyncze, jakieś powykręcane stare drzewa, te szpalery starych wierzb tworzące takie jakby aleje, ten krzyk, wrzask i śpiew różnych ptaków, rechot, żab na rozlewiskach Biebrzy. Oglądałem te wszystkie albumy i filmy fotografów i znawców tych terenów. Pamiętam pierwsze czarno-białe filmy Puchalskiego, zdjęcia Wiktora Wołkowa, braci Kłosowskich, opowiadania ludzi, autorów związanych właśnie z Biebrzą. Joanna Wierzbicka. Nie było jeszcze wtedy internetu, tylu programów przyrodniczych, takich map dokładnych jak teraz. I ten świat był dla mnie nieznany, tajemniczy i tak jakiś strasznie daleki. A przecież był w sumie niedaleko mojego miejsca zamieszkania, bo raptem jakieś 20 km. No ale wtedy miałem 15-16 lat i nie miałem swojego samochodu, ani prawka jeszcze przecież. Dzisiaj spokojnie bym rowerem się zapuścił, ale wtedy to co, były Wigry 3 czy Pelikan, to ciężko było takim czymś dojechać, gdziekolwiek. W międzyczasie wpadł mi w ręce pierwszy aparat radziecki Zenit, lustrzanka i to był przełom. Zacząłem uczyć się fotografii, pstrykać te fotki wszędzie, marnować metry tych negatywów, klisz. No i tak z czasem jeździłem dalej, w ciekawsze miejsca nad Biebrzem. I tak jestem tutaj. Jak najczęściej mogę, bywałem w wielu miejscach i wiele razy, ale jeszcze wiele jest do odkrycia ciekawych miejscówek, myślę, tutaj przede mną. Widać, jestem nad Biebrzu. Przyjechałem na wschód słońca dzisiaj, a wydawał się ładny. Zobaczymy, jak wyjdzie na zdjęcie. A to się okaże po wywołaniu. Jestem na takim zakolu Biebrzy. Dojeżdża się praktycznie nad samą Biebrzę. Także miejsce takie no dosyć fajne. Jest taki dużo przestrzeni. Są takie zagłębienia terenu przed jeszcze Biebrzą, gdzie no właściwie tej wody nie ma, takie minimalne to kałuże, no można powiedzieć. Nie są rozlewiska. No widać, że tej wody mogłoby więcej tutaj się zebrać, natomiast no tak jak widać na Biebrzy, jakieś pół metra może brakuje, żeby troszeczkę wylała. Ale miejsce fajne, troszeczkę takich kamieni. Ładnie dzisiaj jest mrozek, te trzciny, trawki są oszronione. Woda przy brzegach delikatnie skuta lodem. I łódeczka? Nie. Chyba nie. Nie. Się wydawało. No ten mróz trzyma. No widzę jakieś tam gęsi, pojedyncze stada, 2, 3, 4 pary. Ale to dalej. Żurawie dopiero leciały.
No tutaj czasami przelatuje taki klucz gęsi, natomiast no nie ma zbyt dużo, przynajmniej tutaj nie widać. O, lecą łabędzie chyba. Łabędzie lecą. Nie wiem, czy to słychać. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Zrobiłem parę zdjęć. Pójdę troszeczkę dalej, zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj takie, no to kałuże, to są kałuże. Tutaj widać jest zagłębienie terenu. Mogłaby ta woda się zebrać, natomiast po drugiej stronie. Tutaj jest taki wał, idzie tędy. Może nawet samochodem przejechać. Natomiast tutaj jest zagłębienie terenu. I normalnie ta woda jest. W tej chwili tak jak widać. Leci gęś. Sobie. No, także tutaj dosyć głęboko by było, około metra wody. A tak to tutaj można samochodem dojechać. Tutaj stoję i tędy dojechałem, tędy i tam, na górę. No i tutaj wszędzie jest zagłębienie terenu i mogłaby być woda, natomiast tylko takie kałuże, gdzieś tam niewielkie. Idę dalej, wzdłuż biebrzy. Sporo jest tych kamieni takich, dużych. No tutaj widać jak biebrze jest nisko. Tu jest, tak może perspektywy, nie widać. O. Tu jest spadek, na jakieś 70 cm. I tutaj górka. I tam znowu spadek. Tutaj jakiś kamień. Głaz. Fajny widok. Tam dziki albo lisy. O, tam widzę chodzą dwa. Albo wilki. Szare albo lisy. No ciekawe. Ale dwa. Idzie tutaj w moim kierunku. Się nie ruszam. Może podejdzie bliżej. Wilk chyba. Albo lis. Lis. Taki ogon długi. Lis chyba. O, tutaj jest. A zobaczył mnie. Podniósł łeb. Kurde, nie wziąłem aparatu. Idzie w moim kierunku. A tam drugi widzę. Tu dwa. Jeden został z tyłu. A drugi idzie w moim kierunku. Idzie, widzę go. Dokładnie. Tam słychać, zrywa się stado. Chyba gęsi. Już siedzę w samochodzie, spakowałem sprzęt i będę uciekał, ale myślę, że coś tam się udało fajnego zrobić. No chciałem właśnie dzisiaj sprawdzić, jak to wygląda w lutym nad Biebrzą. Na razie no, tak jak widać, brak jest jakiś rozlewisk, no, dlatego że po prostu śniegu nie ma i wygląda to jak wygląda.
Ale cieszę się, że chociaż udało mi się jakiegoś takiego klimatu zimowego, troszeczkę tego mrozu, szronu, tej ściętej wody, dotrzeć tutaj w to miejsce i zobaczyć przynajmniej, jak to tam wygląda na przyszłość. Myślę, że tutaj na pewno jeszcze wrócę, bo to miejsce jakiś tam w jakiś sposób ma potencjał, więc na pewno tutaj nie raz jeszcze zawitam. No i co? Jadę! Do następnego. Tutaj zatrzymałem się za takim drzewem, bo widzę gęsi, stado gęsi. Także jeszcze wyciągnę aparat i spróbuję zrobić.